Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że przechodził Jezus w szabat wśród zbóż. Jego uczniowie zrywali kłosy i rozcierając je w rękach jedli. Niektórzy z faryzeuszów zapytali, dlaczego w szabat robicie to, czego nie wolno? Na to Jezus odpowiedział im, czy nie czytaliście o tym, co zrobił Dawid, gdy był głodny i on sam, i inni z nim? Jak wszedł do domu Bożego, wziął chleby pokładne, których jeść nie wolno nikomu poza samymi kapłanami. Zaczął je jeść i dał także tym, którzy z nim byli. Powiedział im jeszcze, Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Kiedy przeczytałem dzisiejszą Ewangelię, to przypomniała mi się taka pewna opinia, którą kiedyś usłyszałem. Już nie będę mówił teraz, kto ją wygłosił. To nie ma znaczenia. Mianowicie, oczywiście to była opinia wypowiedziana w obronie zasady nierozerwalności małżeństwa. I opinia ta brzmiała mniej więcej tak, że jeżeli ktoś rozstał się ze swoim sakramentalnym małżonkiem, wszedł w nowy związek, to nawet jeśli w tym nowym związku urodziły się dzieci, a w tym pierwszym związku sakramentalnym dzieci nie było, to i tak ten ktoś powinien wrócić do swojego sakramentalnego małżonka. Jeśli tylko oczywiście ten sakramentalny małżonek tego chce. Powinien wrócić, nawet gdyby to się wiązało z porzuceniem tych dzieci, które się urodziły w nowym związku, w tym niesakramentalnym związku. I że gdyby była taka sytuacja, że nie ma się kto tymi dziećmi zaopiekować, bo powiedzmy, że druga strona tego niesakramentalnego związku, w którym się te dzieci urodziły, nie chciałaby się na przykład podjąć opieki nad dziećmi, a ten sakramentalny współmałżonek, do którego wraca ten, kto wszedł w niesakramentalny związek, nie chciałby zaopiekować się dziećmi z tamtego niesakramentalnego związku, to wtedy dzieci trzeba oddać do adopcji albo do domu dziecka. Usłyszałem kiedyś taką opinię. Mam nadzieję, że jasno wyłożyłem jakby sytuację. W każdym razie to jest, tak jak powiedziałem, na pewno opinia, pogląd wypowiedziany w obronie zasady nierozerwalności małżeństwa. I teraz, jak to się ma do tej dzisiejszej Ewangelii? Otóż tak samo ci, którzy oburzali się na to, że apostołowie jakby wykruszali to ziarno z kłosów w szabat, oni stawali w obronie zasad szabatu. A konkretnie tej zasady, że w szabat nie należy pracować, a więc na przykład nie należy mucić. Nie należy mucić, nie należy robić mąki, piec chleba i tak dalej. Więc oni stawali w obronie jakiejś świętej zasady. Tylko że oni ją rozciągali, tę zasadę, i to już była ludzka interpretacja, że oni ją rozciągali na każdą absolutnie sytuację, również na taką, jakiej świadkiem był Pan Jezus i jaką Pan Jezus całkowicie akceptował. Bo Pan Jezus akceptował to, że apostołowie to robią, że oni te ziarna
rzeczywiście wyłuskują z tych kłosów. Pan Jezus to widział, nie reagował, w każdym razie akceptował to w pełni. I myślę, że dzisiaj też może nam się takie coś przytrafiać właśnie, że troszeczkę jakby w imię oczywiście bardzo słusznych zasad, bo zasada nierozerwalności małżeństwa jest zasadą bardzo ważną, piękną, cenną i to nie tak dawno, znaczy no to już pewnie będzie parę tygodni temu, dwa przynajmniej, ale o tym mówiłem, nie? Jak ważna jest, bo była Ewangelia o tym, że małżeństwa nie powinny być nie powinny się rozpadać, nie? Że małżonkowie powinni tworzyć jedno ciało, co Bóg złączył, więc człowiek nie powinien rozdzielać i tak dalej. Nie? I to wtedy mówiłem o tym, jak komentując tamtą Ewangelię, jak ważne jest to, żebyśmy te zasady pielęgnowali właśnie, nie? Które Pan Jezus nam przedstawia i które są na pewno bardzo słuszne. Tylko właśnie dzisiejsza Ewangelia przypomina mi, że wolą Pana Jezusa nie jest to, żebyśmy się tak sztywno trzymali, że nie ma po prostu absolutnie żadnych wyjątków, że zawsze. Zresztą w ogóle to są takie bardzo niebezpieczne sformułowania. Zawsze, nigdy. Ja myślę, że tak na dobrą sprawę to tylko w odniesieniu do Boga możemy powiedzieć, że On nas nigdy nie przestanie kochać, że On nas zawsze będzie przyjmował takimi, jakimi jesteśmy, zawsze będzie nam przebaczał, jeśli przyjdziemy do Niego po przebaczenie. W odniesieniu do Boga to o pewne rzeczy możemy powiedzieć, że coś się nigdy nie wydarzy albo coś się zawsze będzie dziać. Natomiast gdy chodzi o prawo, takie zasady, które z natury, jeszcze raz powtórzę, są cenne, ważne, dobre, pochodzące w ogóle od samego Pana Boga, nie? To nie jest tak, że tutaj też możemy zastosować owo zawsze czy nigdy. Nie? Właśnie, to nie jest tak, że nigdy nie należy w szabat zrobić niczego, co byłoby jakimś, jakąś pracą, jakimś wysiłkiem na rzecz na przykład zdobycia pokarmu, kiedy jesteśmy głodni. Zresztą też ta dzisiejsza Ewangelia, ona mi przypomina, że Pan Jezus jest wrażliwy na ludzkie potrzeby. Że Pan Jezus jest wrażliwy na ludzkie potrzeby. Tutaj w tym przypadku dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus jest wrażliwy na głód, którego doświadczali apostołowie. I to nie był taki głód, że gdyby go nie zaspokoili, na pewno to nie był taki głód, że gdyby go nie zaspokoili, to by umarli. Chociaż czasem mam wrażenie, że niektórzy mówią, że choćbyś miał umrzeć, nie, to pewnych zasad nie wolno złamać. Tak. Generalnie zasady mają służyć człowiekowi i to moim zdaniem oznaczają te słowa. Syn człowieczy jest Panem Szabatu. Syn człowieczy jest Panem Szabatu. Zresztą w poniedziałek będzie też tu zaraz następny fragment Ewangelii czytany, który kontynuuje tę myśl, więc jeszcze pewne rzeczy o tym powiem pewnie w poniedziałek. Natomiast co chciałem powiedzieć jeszcze komentując dziś tę Ewangelię? Otóż jeśli Pan Jezus mówi, że On jest Panem Szabatu, to moim zdaniem chce nam powiedzieć, że kiedy myślimy nad stosowaniem takiej czy innej zasady, przepisu, normy, reguły, to zawsze powinniśmy odnosić to do Pana Jezusa. Znaczy pytać się,
co Jezus, czy Jezus w danej konkretnej sytuacji trzymałby się tej reguły, tej zasady, tej normy, tego przepisu, czy też akurat wyjątkowo w tej sytuacji by powiedział, nie, nie, zasada jest zasadą, ok, ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która nie pozwala wręcz zastosować tej zasady. I teraz wracając może do tego przykładu właśnie z tym małżeństwem, z tym powrotem do sakramentalnego małżonka. Otóż będąc od 20 ponad lat duszpasterzem małżeństw niesakramentalnych, wiele razy miałem do czynienia z takimi parami, małżeństwami, sytuacjami, też to tak nazwijmy, gdzie absolutnie byłem, jestem do dziś przekonany mocno, że akurat w odniesieniu do tych konkretnych ludzi, pewnie to dotyczy, myślę, że mniejszości, ale nie wiem, no nie robiłem żadnych badań, nie mam podstaw, nie, żeby mówić, czy to jest większość, czy mniejszość, ale tak intuicyjnie bym powiedział, że na pewno to jest zdecydowana mniejszość ponownych związków, ale aktualnych ponownych związków. Chociaż to zdecydowana, to już może jest za dużo powiedziane. Mniejsza o to. W każdym razie nieraz spotykałem takie sytuacje, gdzie byłem mocno przekonany, że Pan Jezus nie chce, aby ten konkretny, niesakramentalny związek się rozpadł. Oczywiście najczęściej mam na myśli to, że tam już jest rodzina. Rodzina, która na przykład żyje bardzo mocno też wiarą, gdzie wiara jest przekazywana, że gdzie dzieci są zadbane również od tej strony duchowej, bo tak się bardzo często dzieje w niesakramentalnych małżeństwach. I kiedy ja widziałem, jak oni żyją, i kiedy poznawałem sytuację na przykład, nie? I która w ogóle doprowadziła do tego, że ci, którzy teraz żyją w tym niesakramentalnym związku, się rozwiedli, jakby porzucili, nie? Czy zostali porzuceni przez, nie? Swoich sakramentalnych małżonków, to budziło się we mnie bardzo często właśnie w tych pewnych przypadkach przekonanie, że Pan Jezus nie chce. Nie? Właśnie nie chce, chociaż dalej On stoi przy tej zasadzie nierozerwalności małżeństwa, to nie chce, żeby ten konkretny związek niesakramentalny się rozpadł. Chociaż oczywiście jest cudzołóstwem. Tak. Tak samo jak to, co czytamy w dzisiejszej Ewangelii, było łamaniem szabatu, zasad szabatu. Było łamaniem zasad szabatu. I Pan Jezus nie powiedział, słuchajcie, ale to, co robią apostołowie, to nie jest łamanie szabatu, bo wy się nie znacie na zasadach. Nie. Pan Jezus powiedział, czy nie czytaliście o tym, co zrobił Dawid. Czyli podaje inny przykład, no? Który prawdopodobnie nawet nie był zgorszeniem dla tamtych ludzi, którzy teraz gorszyli się postawą apostołów. Czyli reasumując, chciałem powiedzieć, podzielić się dziś, komentując tę Ewangelię, taką moją myślą, przekonaniem, że ostatecznie zawsze, kiedy stosujemy jakiekolwiek normy i zasady, które pochodzą z Ewangelii, to stosujmy je w kontakcie z Panem Jezusem. Pytajmy się, jak On widzi stosowanie tej konkretnej zasady w tym konkretnym przypadku i w tej konkretnej sytuacji. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.